Matce Bożej za właśnie dar wolności i niepodległości. To otoczenie, mówił panie komendancie, czas jechać. Komendant wtedy odpowiedział, no nie wiem, czy ta z ostrej bramy się nie obrazi. Otóż Jan Kantyba Buśkiewicz z zespołem przywiózł Matkę Bożą Ludźmielską, jak mówił święty Jan Paweł II, Gazinę Podhala do Matki Bożej Łaskawej, do Lwowa. Miasta, które dzisiaj, jak wiele miejsc na Ukrainie, walczy o wolność. Walczy o ten dar.